I końcówka pojedynku. Jeszcze w narożniku. Kilka akcji z obydwu stron. I w samej końcówce jeszcze Dawid Pac pięknym prawym sierpowym trafia Damiana ofiarę. A ja bym poprosił operatora, jeśli jest to możliwe, abyśmy się przenieśli do ringu niebieskiego. Bardzo ciekawy pojedynek. Lechu! Przenosimy się do ringu niebieskiego, gdzie bardzo ciekawy pojedynek w kategorii 64 kg pomiędzy Łukaszem Pisem, Tiger Tarnów, a Krzysztofem Kalitą, Bukowina Wałcz. Pierwsze starcie, Łukasz Pis, brązowy medalista, mistrzostw Polski w kategorii lekkiej, wychowany klubu Tiger Tarnów. Piękny prawy Pisa trafia, reprezentanta Bukowiny Wałcz, ale rewanż ze strony Kality. Dosyć szybki był i jeszcze tutaj i kolejne ciosy Pisa, celne. A teraz bardzo trafna uwaga sędziego ringowego. Kalita po prostu za nisko. Zadał lewy hak. Jeszcze raz, lewej, z lewej. Lewej, głos, lewej, popraw prawo. Dobry lewy prosty Pisa. I koniec pierwszego starcia. Na pewno tutaj faworytem jest Łukasz Pisa, jak wspomniałem, brązowy medalista mistrzostw Polski seniorów w kategorii lekkiej. Niemniej jednak Krzysztof Kalita tutaj stawia dzielny opór Pisowi. Zobaczymy, jak warunkami fizycznymi na pewno Pis przewyższa swojego przeciwnika i tutaj powinien prowadzić walkę z dystansie. Pięknie wyprowadzony prawy prosty Pisa dochodzi celu. I lewy prosty również.
Bokserską na pewno PiS jest lepiej przygotowany do pojedynku, tak? Po prostu lepszy przegląd sytuacji i... I kolejny lewy prosty PiS. Jak w zegarku prawy, również celny. Bardzo spokojnie prowadzi walkę PiS i tutaj każdy jeden błąd prawie jest wyłapywany przez PiS-a, a również nie zapomina o obronie. Gdy tylko jest zagrożenie ze strony Kality, PiS od razu bardzo wysoko uniesiona garda. I te w większości szeroko bite sierpy Kality po prostu są wyłapywane na podwójną gardę PiS-a. Piękny prawy hak. W wykonaniu PiS-a trafia Kalitę. No teraz Kalita trafił takim zamachowym lewym. Koniec drugiego starcia. Po dwóch rundach na pewno z lekką przewagą Łukasza PiS-a z klubu Tiger Tarnów. Rozpoczyna się ostatnie starcie pojedynku pomiędzy Łukaszem PiS-em a Krzysztofem Kalitą. No tutaj PiS troszeczkę musi dać więcej z siebie, aby zaznaczyć przewagę. Piękny prawy prosty dochodzi celu. Kalita z doskoku zaskakuje PiS-a takimi szybkimi ciosami. Co prawda tam większość jest wyłapywana na podwójną gardę, ale jednak czasami dochodzą one również celu. Kolejny prawy prosty, PiS-a trafia i jeszcze lewy. No w ten sposób właśnie PiS powinien tutaj realizować założenia
taktyczne, które z narożnika tam dochodzą. Piękny, prawy, prosty. Kalita po prostu no, w miejscu stanął po tym bezpośrednim prawym. I jeszcze końcówka trzeciego starcia. Pisz tutaj jako zawodnik doświadczony chce zaakcentować tą właśnie końcówkę, aby nie było żadnych wątpliwości. No troszeczkę tak, tak. Pisz właśnie tutaj nie dokręcił tego prawego sierpa i uderzenie na sadą, które skrzętnie wychwycił sędzia Waldemar, ale teraz przepiękny prawy sierpowy. Jeszcze jeden cios. Prawy tutaj też, tak. Koniec. Trzeciego starcia oczekujemy na werdykt sędziowski. A przypomnę, że spotkali się Piz Łukasz, Tiger Tarnów, Krzysztof Kalita, Bukowina Wałcz. Myślę, że jeszcze pozostaniemy tutaj na kolejnym pojedynku. Kirsztajn, Kajetan, Junior Box Poznań i Kaczmarczyk, Mariusz Mosn-Tychy. Oczywiście myślę tutaj o ringu niebieskim. I za moment ogłoszenie werdyktu punktowego. I werdykt tego momentu w decyzji sędziów 2 do 1 zwycięża Łukasz Pis, Tiger Tarnów. 2 do 1 zwycięża Łukasz Pis. No myślę, że tutaj zasłużone zwycięstwo Łukasza Pisa.